Jakby według mnie te czasy kepsa za 15-20 zł się skończyły. Wakacje 2024 w Turcji. Już w tamtym roku dostawałam wiele komentarzy, że Turcja jest bardzo droga. Ale to, co będzie w tym roku, to myślę, że będzie rekord. Uważam, że Turcja będzie nadal bardzo popularnym kierunkiem wakacji, dlatego że już od stycznia bardzo zaczęły się oglądać moje filmy dotyczące właśnie wczasu w Turcji, internetu w Turcji, więc co zmieniło się w Turcji w 2024 roku, jeśli chodzi o ceny. Chciałabym właśnie zachęcić Was do oglądania, dlatego że miałabym dla Was jakąś propozycję i to nasunęło mi się w momencie właśnie, jak tu usiadłam i zaczęłam nagrywać dla Was ten film. Tak naprawdę już w tamtym roku ludzie bardzo narzekali, że wakacje w Turcji są bardzo drogie. Natomiast to, czego możecie się spodziewać w 2024 roku, to są naprawdę duże podwyżki. Duże podwyżki nie tylko w lirze tureckiej, dlatego że tutaj nadal trwa ogromna inflacja, z którą Turcja walczy. Natomiast walka z inflacją w Turcji polega głównie na podnoszeniu pensji minimalnej, rosną wszystkie wynagrodzenia pracowników sektora publicznego głównie, wzrastają ceny paliwa, ceny w sklepie, ceny jedzenia. Poopowiadam Wam w przybliżeniu na polskie złote, ile mniej więcej zarabia się teraz w Turcji jako pensję minimalną, jakie podwyżki dostali również pracownicy budżetówki i powiem Wam o moich odczuciach dotyczących kosztów, dotyczących tego, jak byłam w ostatnim czasie w restauracji, ile wydałam, jakie są moje wrażenia dotyczące właśnie jakości tego jedzenia, jak ja postrzegam to przez pryzmat czasu i tego, jak było dawniej w Turcji, a jak jest dzisiaj. Słuchajcie, przejdziemy sobie przez kilka podpunktów, które przygotowałam. Na podstawie tych podpunktów będziecie w stanie mieć trochę takie wyobrażenie, jak wygląda teraz cenowo Turcja. I tak naprawdę wszystkie te podpunkty mają bezpośredni wpływ na wysokość cen i wakacji w Turcji, ale właśnie też tego, jak będziecie chcieli nawet wyjść poza hotel i spędzić trochę czasu. Już w tamtym roku ludzie bardzo narzekali u mnie na TikToku, że poszli do knajpy z rodziną poza hotel i wydali masę pieniędzy. W zasadzie te zaskórniaki, które przywieźli do Turcji, nie wystarczyły im na cały pobyt. Pomimo tego, że Turcja walczy z ogromną inflacją, to nie znaczy, że tutaj jest tanio. Po pierwsze, podwyżka pensji minimalnej w styczniu o 49%. Obecnie pensja minimalna w Turcji wynosi 17 tysięcy lir na rękę, co jest w przybliżeniu jakieś 2000 zł na rękę. Biorąc pod uwagę to, że większość osób może pracuje właśnie za tą minimalną pensję, nawet w hotelach, no to wyobraźcie sobie, że w tym momencie wszystkim tym pracownikom trzeba tą pensję podnieść. To bezpośrednio wpłynie na ceny wakacji. Oprócz tego, że pensja minimalna znacząco wzrosła, druga kwestia to są ogromne podwyżki w budżetówce. Ja już nagrałam film o wynagrodzeniach w sektorze publicznym i bardzo Was zachęcam do obejrzenia, dlatego że ja tam też przeliczyłam te wynagrodzenia na złotówki i uważam, że to są całkiem zacne wynagrodzenia. Tu Wam tylko powiem, że najniższe wynagrodzenie w sektorze publicznym obecnie w Turcji wynosi na rękę ponad 32 tysiące lir. To znaczy, że w przeliczeniu na polskie złote to jest 4400 zł na rękę. Biorąc pod uwagę, że w tym sektorze publicznym minimalne pensje wzrosły tak znacząco, no to wiadomo, że państwo będzie musiało te pieniądze skądś znaleźć. Kolejna kwestia numer 3 to jest paliwo. Słuchajcie, w Turcji przez to, że inflacja jakby nabierała na szybkości, później spowalniała, później znów rosła, ceny paliwa były różne. Były momenty, w którym paliwo było naprawdę bardzo tanie. Natomiast w dniu dzisiejszym paliwo jest w tej samej cenie, w jakiej jest w Polsce. Także wyobraźcie sobie, pomimo tego, że pensja minimalna jest tutaj dość niższa, to paliwo jest drogie. A więc jeśli chodzi właśnie o sam transfer z lotniska, to wszystko kosztuje. Tak naprawdę paliwo wpływa na wszystkie usługi, na ceny tego, co jemy. Numer 4 to są właśnie rachunki, jedzenie. Wszystkie ceny w supermarkecie również. Wzrosły ceny właśnie za przejazdy płatnymi drogami w Turcji, z rachunki za gaz, prąd, chociaż to oczywiście nie są takie wzrosty jak w Europie, bym powiedziała, no ale one też dołożą się do tego, że będzie w Turcji drożej. Numer 5. Wzrosły naprawdę bardzo znacząco ceny za metro, za taksi i te wzrosty widać naprawdę bardzo znacząco. Byliśmy ostatnio w Ankarze i
jeszcze w czerwcu ubiegłego roku za przejazd metrem płaciliśmy, słuchajcie, chyba 10 lir, niecałe 10 lir, natomiast pół roku później było to już 18 lir. Podwyżki są naprawdę ogromne. Numer 7. Restauracje. W ostatnim czasie podróżowaliśmy trochę po Turcji i byliśmy w turystycznych miejscach, natomiast to nie były miejsca uczęszczane przez może turystów, obcokrajowców. I słuchajcie, na przykład taki posiłek w restauracji, który pokazuję w poprzednich vlogach, kosztował nas ponad 100 zł. Myślę, że musicie liczyć, że jak pójdziecie do jakiejś knajpy, to to jest co najmniej 50 zł na osobę. Jakby według mnie te czasy kebsa za 15-20 zł się skończyły. Aczkolwiek, wiadomo, możecie zjeść za 15-20 zł kebsa, tylko że nie wiem, jaka będzie jakość tego jedzenia. I tutaj właśnie przejdę od razu do jakości tego jedzenia. O tym też mówiłam we vlogu noworocznym, że jakość jedzenia w Turcji i tego, co jest serwowane w knajpach, bardzo spadła. Na ten przykład, nie wiem, byliśmy właśnie w Ankarze, w jakiejś kawiarni i jeśli chodzi tutaj właśnie o zestaw kawa i ciasto, to są to ceny bardzo przybliżone do tego, co w Polsce. Natomiast jakość na przykład ciasta to było ciasto rozmrożone, nawet nie świeże. I tak spotykam się z tym teraz często w Turcji, że to jedzenie jest naprawdę takiej słabszej jakości. Widać sporą oszczędność na produktach. Też wiele osób mi pisało, że również widać to w hotelach, że przygotowywane soki na przykład są z koncentratu, że jedzenie też nie jest takiej dobrej jakości, jak było dawniej. Myślę, że jeśli chcecie na przykład pójść do lepszej knajpy, no to na pewno sporo zapłacicie. Jeśli będziecie kupować coś słabej jakości, że znajdziecie tego kebsa za 20 zł, no to to będzie na pewno coś takiej wątpliwej jakości. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką opcję wycieczki wybierzecie. Wydaje mi się, że bardzo opłacalne jednak będzie skupić się tutaj na opcjach all inclusive i wybrać sobie coś w fajnym hotelu, gdzie jest naprawdę dobra jakość jedzenia. Natomiast nie ma takiej straty, dlatego że nawet jeśli wybierzecie jakieś ograniczone posiłki w hotelu, to zawsze w każdej miejscowości, gdzie się wczasujecie, znajduje się bazar. I tak naprawdę jeśli chodzi właśnie o cenę owoców, warzyw takich sezonowych, to one są naprawdę bardzo niskie i zawsze można jeszcze skoczyć na taki bazarek i coś zjeść. Jeśli właśnie chodzi o stołowanie się w restauracjach, w knajpach, no to myślę, że możecie odczuć te wzrosty cen. Kto dotrwał do końca, no to mam właśnie tą propozycję nie do odrzucenia. Dlatego tak się zaczęłam zastanawiać i tak śmieję się z tego, że właśnie wiele ludzi narzeka na te wczasy w Turcji, że to jest bardzo drogo, tu się nie opłaca już tak naprawdę przyjeżdżać, bo kogo w sumie już na to stać. No bo rzeczywiście, powiem Wam jeszcze, że na przykład jakieś kilka miesięcy temu lody na przykład w Bodrum, no to jest 4-5 zł za gałkę, nie? Jeśli chcecie wyjść z dzieciakami na lody, kupić każdemu po 2-3 gałki, no to jest, no to w zasadzie tak jak w Polsce. Na pewno te ceny i wzrosty odczujecie i dlatego ja się tu śmieję, że właśnie mam duży basen i tak naprawdę na moim osiedlu ludzie przyjeżdżają tylko, wiecie, na 2 tygodnie w ciągu sezonu. Niektórzy pozostają trochę dłużej, ale tak naprawdę basen w większości czasu mamy dla siebie do dyspozycji, więc jeśli będzie bardzo tragicznie, a będą marzyły Wam się wczasy w Turcji, to ja mogę tutaj wypożyczyć trochę miejsca na namioty i nie wiem, chyba na bazarze kupię właśnie jakąś cebulę, ziemniaki, mogłabym Wam narobić jakiś klusek czy placków ziemniaczanych i możemy się powczasować nad Morzem Egejskim. Oczywiście się śmieję, przyjeżdżacie do Turcji, nie bądźcie zniechęceni wzrostem cen, dlatego że wydaje mi się, że wciąż Turcja będzie tym kierunkiem bardzo popularnym i jednak atrakcyjnym dla turystów.